Lørenskog to ponad połowę mniejsza od Piły miejscowość leżąca niedaleko Oslo. Miasta nawiązały współpracę w ubiegłym roku. Na początku maja w Norwegii gościła pilska delegacja. Wizyta studyjna dotyczyła tematów związanych z klimatem i ochroną środowiska czy nowoczesnym nauczaniem w szkołach. Pilanie mogli także zobaczyć, jak funkcjonuje nowo wybudowany dom seniora połączony z przedszkolem oraz innowacyjny podziemny system do próżniowego transportu odpadów na osiedlach. Do którego wrzuca się śmieci i one co pewien czas, nie bez przerwy, są zasysane takimi wentylatorami do centralnego punktu odbioru, a to oznacza, że po osiedlu nie jeżdżą śmieciarki, nie ma potrzeby robienia tych kilometrów, nie ma potrzeby robienia hałasu. Piła przymierza się do zbudowania podobnej instalacji w przyszłości na ekologicznym osiedlu Zielone Wzgórza. W planach są także wspólne projekty edukacyjne, kulturalne czy wykorzystujące wodór. O tym rozmawiali goszczący w ubiegłym tygodniu w Pile Norwegowie. Proszę przyjąć ten prezent, ten podarunek jako wyraz, symbol naszej wspólnej historii. W XIV wieku mieszkańcy Lørenskog zaczęli wycinać i wykorzystywać drzewa. Z czasem tartaki stały się przemysłowym sercem miasteczka. Wiceburmistrz nawiązywał więc do nazwy naszego miasta. Every city has its own problems to be solved. Każde miasto ma swoje własne problemy do rozwiązania. Piła ma swoje sposoby, które pokazuje nam, a my mamy pewne rozwiązania, które też możemy pokazać. Razem uczymy się od siebie i razem możemy stawać się lepsi. Na tym mogą skorzystać przede wszystkim mieszkańcy obu miast. Piła 2 lata temu znalazła się w gronie gmin, które otrzymały wsparcie z funduszy norweskich. Na realizację niemal 40 różnych projektów miasto dostało ponad 16 milionów złotych.